Kerry, cześć. Masz jakieś plany na wieczór? To je odwołaj. Przyjedź do klubu Dark Matter Woodland Street. Możesz nie kojarzyć, bo oni się nie afiszują. Co to za okazja? Askrax, nie opiliśmy naszego małego zwycięstwa. Podejdź od tyłu, ochroniarzowi powiedz, że jesteś umówiony ze mną. Wpuści cię bez problemu. Nie spóźnij się. Ta winda nie działa, przykro mi. Jeśli nie działa, to po co jej pilnujesz? Nie działa nawet dla gości Kerry'ego Urodine? Jestem z nim tu umówiony. Skoro tak, to zapraszam i życzę udanego wieczoru. Moja prawa ręka. I zjawia się zawsze, gdy kończy się mi czas i muszę pędzić gdzie indziej. Wybaczcie. Vi, odpowiedz tylko na szybkie pytanie. Jak to jest towarzyszyć Kerry'emu Urodine'owi, legendzie u szczytu sławy? Jak łatwo się domyślić, jest legendarnie. Ale pikantne szczegóły zostawię dla siebie. Dzięki, ale naprawdę muszę już być gdzie indziej. Idziemy. Może chcesz jeszcze udzielić kilku wywiadów. Miłość od pierwszego wejrzenia, co? Miłość przybiera różne formy, no i różne początki. Thank you.
prowadź ze mną. Chcę ci kogoś przedstawić. I to Spector. Stary znajomy, poznałem go w Memphis. Cześć. Masz zajebisty towar. Spector ustawić ceny dla znajomych. Wiadomo, panie. Pańska przyjaciół specjalna. No to zobaczmy, co tam masz. Po interesach pogadacie jeszcze później. Teraz chodź ze mną. Chcę ci coś pokazać. W ogóle to gratulacje, Kerry. Niezła impreza. Skoro kryzys zażegnany, to jaka będzie następna misja Kerry'ego Eurodyne? Zamach na Kowaczka? Bardzo śmieszne. Ja mu tego nie daruję. Sukinsyn jeszcze pożałuje, że namówił mnie do podpisania tych wszystkich kontraktów. Próbowałeś zerwać kontrakt z wytwórnią? Bądźmy poważni. Zerwę kontrakt i co? Kto mi wyda nowe kawałki? Kto się zajmie dystrybucją, promocją, dojściami do influencerów, mediów? Oni to wszystko trzymają w garści. Przestajesz być na ich garnuszku. Przestajesz istnieć. Ale jesteś wolny. Wolność, w której możesz sobie nawet zdzierać gardło, ale nikt cię nie usłyszy, to po prostu inny rodzaj klatki. Pokażę ci zaraz jedno z moich ulubionych miejsc w całym Night City. Padam tu rzadko, ale zawsze z ważnych powodów. Powinienem czuć się wyróżniony? Może. Kazałem nikogo tu dzisiaj nie wpuszczać. Uwielbiam ten widok. Uwielbiam patrzeć na to miasto z góry. Jak? Tylko w tym mieście zasypiasz i myślisz, że jesteś wyjątkowy, a potem budzisz się i znowu jesteś nikim. Czasem się zastanawiam, czy kiedykolwiek zobaczę coś piękniejszego niż to miasto. Ja widziałem. Ale to nie ma znaczenia. Night City nie pozwala o sobie zapomnieć. Co masz na myśli? Mów, widzę, że coś jest nie tak. Cały czas myślę o tej naszej rozmowie w Caliente. Askrax, ty i niewolnicy korporacyjnego świadka. Wychodzi na to, że nie byłem do końca z tobą szczery. Kurwa, z sobą także. Opowiedz mi o tym. Myślałem, że boję się, że wszyscy zobaczą we mnie niewolnika korporacji. Ale ja po prostu bałem się, że znowu znajdę się w czyimś cieniu. Znowu? Przez wiele lat żyłem w cieniu Johnego. Byłem elementem tła, jego dopełnieniem. Nie wierzyłem, że mógłbym zaistnieć bez Silverhanda. To dlatego odszedł z samuraja? O kurwa. Johnny myślał, że stchórzyłeś, opuszczając samuraja. Że nie wytrzymałeś presji. Tak, wiem. Ale nie miał racji. Ja po prostu postanowiłem zawalczyć o siebie. I walczę do tej pory. Night City jest pełne cieni. Od lat robię wszystko, by żaden z nich na mnie nie padł. Rozumiesz? Kurwa. Najwyższy czas, żebyś przestał się bać. Nie musisz. Obronisz mnie przed cieniami? Ulegną ci. Czuję to. Czy on? A czy to ważne? Już nie.
pojebane. Jestem tu z tobą, patrzę na to miasto i chcę, by ta chwila trwała wiecznie. Zamrożona w tym kurewsko pięknym neonowym świetle. Ale chwila zaraz minie, co? I znowu zamarzy nam się chaos. Tam, w domu. Kerry nigdy tego nie zrozumie. Jest tylko jedna gorsza rzecz od niespełnionych marzeń. Spełnione marzenia. Spadajmy stąd. Chaos czeka. Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Ale ty wracaj na dół. Możesz wypić za to miasto. I mnie w nim. To na razie. Jestem trochę zajęta. Night City. Miasto snów.